Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej z racji posiadanego potencjału uczestniczą we wsparciu władz cywilnych i społeczeństwa w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Ogółem do realizacji zadań wsparcia układu pozamilitarnego utrzymuje się w gotowości do użycia ponad 9,5 tysiąca żołnierzy oraz prawie 2400 jednostek sprzętu technicznego. Z dniem 1 stycznia 2011 roku rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Stanowi ono istotny element systemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej oraz państwa. Centrum prowadzi rozpoznanie, analizę i ocenę zagrożeń kryzysowych. Współdziała z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, w tym z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Centrum Antyterrorystycznym. W 2011 roku Siły Zbrojne realizowały zadania związane z udzielaniem bezpośredniej pomocy poszkodowanej ludności. Wspierały układ pozamilitarny w odbudowie zniszczonej infrastruktury oraz realizowały zadania związane z umacnianiem wałów przeciwpowodziowych, transportem ludności, ewakuacją zwierząt hodowlanych i mienia, dostarczaniem wody pitnej. Ważnym zadaniem realizowanym w ramach zarządzania kryzysowego pozostaje oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. W 2011 roku patrole rozminowania interweniowały prawie 8 tysięcy razy, podejmując blisko 500 tysięcy sztuk niewybuchów i niewypałów. Sojusznicze zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Polski realizowane są przez Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Minister Obrony Narodowej. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania jest zasadniczym źródłem informacji o skażeniach. Siły Zbrojne pozostają w ciągłej gotowości do realizacji zadań na rzecz społeczeństwa, między innymi uczestnicząc w akcjach humanitarnych, realizując zadania w zakresie ratownictwa morskiego i lotniczego, czy zabezpieczając transport organów w ramach akcji Serce. Realizacja powyższych zadań wiąże się z ciągłym dostosowywaniem systemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej do nowych wyzwań i zagrożeń oraz weryfikowaniem obowiązujących procedur działania i planów.